jeny, co to? Początek maja? Też to już jest zaraz koniec czerwca. No to gdzie będziesz jechał? Do ko. Ja będę jechał i siać kukurydzę. Do ko? Do znajomego. Chyba je. Tyle znajomych, że zobacz. 22 czerwca ja dalej kukurydzę sieję. Tyle roboty. No. Widzicie? Jest znajomych, chcą siać tym siewnikiem, mówią, już masz przyjechać i tak to jest. A tutaj już sobie nalewałeś pewno. Na wieczór sobie przygotowałem, wiesz? No. A zobacz, jak wczoraj pyskałem u Andrzeja takimi bakteriami właśnie i to w wilgoci musiałem. Zobaczcie. I akurat lało. Lało, wczoraj normalnie 26 w dzień. U nas, u niego mniej. U niego mniej. Zobacz, cały poprawny, nie? Ale w końcu taki sporządny deszczyk był, 26, super, nie? No. Ładna pogoda, może jeszcze będzie dzisiaj czasami różne. Sobie nalał, się to nagrzeje i w nocy będzie mógł pryskać. Dobra, idę do Bodzia. Hello, Bodzio. Hello. Nie będzie nic słychać teraz. Nie, no chyba tak nie będzie aż tak źle, co? Nie. Radio masz wyłączone? Ty, jakie ty masz kratle po długim czasie. Słuchaj, zobaczcie, jak on wygląda. Pierwszy raz mnie widzisz po długim czasie. No tak, wiecie co? Ja mam pytanie do was. Czy chcecie obcinanie Bodzia na ekranie? O. Tak się teraz widzę, zapytam. A czy fryzjer pozwoli nagrywać? Nie, no to ja będę tym fryzjerem. A. Czy chcecie takie nagrywanie, o, na ekranie obcinanie Bodzia? Mówcie w komentarzach, piszcie. Napiszcie, że nie chcecie. Bo Bodzia nie chce być obcięty, a to co, trzeba go siłą. Popadało wczoraj. Łeb na ten, tak na pieniek. I jak koguta. To będzie miał strach, co? Co ty tu robisz? Co to jest? Co to jest? Tutaj pokazujesz. No to. Zobaczcie, to już. Nie będzie widać. Już. Musisz tam iść pokazać. Ja wiem, ja pokażę. Już Mariusz tutaj chodzi mi o to, że chciałam powiedzieć, że zmienił tą zwolnicę, nie? Nie, za meringi i tam. Łożysko i o, takie widzisz? Rzeczy. No chociaż powiesz co. Ty nie chciałeś. Co ty jesteś jakiś spocony? Co żeś robił? Leżałem. No. Chodzi o to tutaj, o zaczep. No, mam pokazać wam. Tutaj. Pokazuję. No. Bo jak pozmieniam. Będę spawał, to nie będzie nagrywane, nie? O. O. To tutaj jeszcze raz Bodzio, bo bliżej będę, zobaczcie. To jest. No i to jest nieforemne, nie? Trzeba to uforemnić. I no. Ten. Reszta będzie pokazywana, jak będę. Kto nie odkręcał tego, to nie wie, ile to trzeba się natrudzić czasu, godzin, żeby to odkręcić. Nie? Ja? Ale już tego nie ja nagrywałem. Nie odkręcałam, nie? No ja już któryś odkręcam pod rząd, już nie wiem który nawet. To ja ci nie powiem. Nikt nie uwierzy, nie? Każdy sobie myśli o rachu ciachu jest, nie? Rachu ciachu i postrachu. Tego nikt nie policzy, nie? A to można chyba po twoim pocie się domyśleć, co? No to dziś nie było zrobione. A, ja myślałam, że to dziś teraz. Dziś było dopiero czyszczone. Nie, tam o, to... Je. To jeszcze gorsze, dwa odkręcałem półtora dnia. O. Dwa. Żeby to tam szło przeciąć, to co innego, to nakrętka, aby się dotoczyło drugą, nie? Mhm. Ale to... Dobra, kto odkręcał, kto restauruje te zaczepy, to wie, co to jest za trud, nie? Grzania, mogą, cudowania. Mogą w komentarzach może napisać? Może ja, napiszcie ktoś, komuż było lżej, bo to jest sama rdza, taki drobny gwint. Nie? Pomimo, że te gery, cudery i ten bardzo dobre są, nie? Nie dostajemy nic za darmo, żeby już uprzedzam komentarze, nie? Michał kupuje. I ten, ale i polecasz tego? Polecam, nie? Polecam do wszystkiego.
Jest ze zamrażalnikiem, takim z funkcją mrożenia, jest drugi, to wyżre normalnie, wszystko pływa do góry, ale tu jest za drobny gwint. Tu była sama rdza, nie? To było podlewane jakiś czas temu, chciałem spróbować, czy to ruszy. Bez grzania, nie ciula, nie? A jeszcze się podgrzeje i trzeba wystudzić i wtedy jeszcze się nie chce ruszyć, nie? Bez walenia nie ma szans. Kto ma lepszy sposób, niech powie. Ale muszę to teraz tutaj zrobić prosto. I tutaj wytulejować, nie? Ale ile tam? No i tu widać, że to jest nieforemne, nie? Tu jest więcej, tu jest mniej. A tu tak samo, tu już prawie nie. Gdzie jedno spadło? No to te blachy pod gumy, nie? Ale tak jeszcze przegnąć? No tu już ktoś coś rzeźbił, ale tu było więcej tego, nie? Jedynie młotem, nie? Się dwóch kłóci ze sobą. Ty, ha, ty, tan. Dobra, już przestań mi sobie ubliżać, nie? No dobra. Jesteś podobny, wiesz, do kogo? Do Górskiego, ale to dawniej było, nie? A, tego trenera Kazimierza reprezentacji. No, w nawiązaniu do przedwczorajszego meczu, nie? Reprezentacji Polski w piłce nożnej. No tak, do barana. A mieliśmy się przestać? No a ty jesteś podobny do Kowalskiego. Którego? Tego Wacława, co Pawlaka grał? W samych swoich i tych innych? Cześć? Do młota, ty baran. Ktoś przyjechał, wyłączamy, rozłączamy. Chłopaki smarują, bo smarowane musi być, nie? Te nitki trzy trzeba zmienić, wiesz? Zadzierały pewnie po mycie. Może tak. Może był umyty dwa razy, bo już raz miało być do ściania i potem ktoś jeszcze chciał, jeszcze jeden chciał. Znowu był umyty i to jeszcze ktoś chce. Nie? Ale to nie jest daleko, tam ile? 4 km chyba. No. No tak. Bodzio zaraz przyleci z kalinitkami. No, tam chyba ma jakieś jeszcze właśnie. Dobrze, dzisiaj trochę tak deszczek i ten wiaterek powiewa, nie? No. Wczoraj było bez wiaterku. No. Duchota. Ale padało wczoraj. Padało, a w oddali grzmiało, tak więc, że gdzieś przeszła burza. Michale, gdzieś przeszła burza. Na przyszły rok tu trzeba będzie te tulejki plastikowe powymieniać, wiesz? Jo. Przejrzeć tu trzeba będzie, no. Już się te, ale trochę porobią, nie? Lud. Posio. Wiesz, bo tu widać, że już kruzy się robią, nie? Bodzie, już będziesz miał na przyszły rok robotę, to już Michał ci zaplanował. Co? Tulejki trzeba będzie powymieniać. Wiesz? Ty się nie odegnasz od tej roboty. Z przodu i to z tyłu, nie? Ty, a może te koła tam założymy? Tamte. Jo. Bodzio, tamte będziesz chciał? Tamte są transportowe, bo wtedy te małe wyciągasz, nie? No. I tu wkładasz dłuższą ośkę i tu wtedy jest na tych dużych kołach i on no jedzie, ciągniesz go, nie? No i tak powietrzu on. No. Są wysokie, to tak silnik wtedy. Wiesz co? Tamte koła ci się przydadzą, jak podnośnik nie będzie działał. To możesz właśnie tak zrobić. Nie? Normalnie awaria siewnika. Trzy kalamitki. Awaria siewnika. Nie idzie nas smarować. Zarzewiało. No ja na tym bodzie tam się spisuje. On biega, biega i widzisz. No. Wziął cztery różne klucze, ale nie tego co tu jest w kalamitce. No. Ty, motyl. Pierwszy raz motyla widzę. Co? No, w tym roku. Miałem w ciągniku motyle i no ty tam ciągnikiem po polu jeździsz, to tego. Na serio, nie widziałam. A tu słuchajcie. Słuchajcie. Na lipie pszczoły pracują. No.
Możesz postawić tym z pszczołami. Będziesz miała miód lipny. No ale ja się nie umiem. Miód lipny. Nie umiem się, to musiała się Reni i Edzia. No. Od kobiety z zachodu bym się musiała nauczyć, jak to. Ty Bodzio, ty ten miodzik byś chciał, nie? To musisz ul zbudować i będziemy mieć tutaj, postawimy sobie. Jeszcze do tego cię nagnął, nie? Ja rozumiem. Co tam masz? Kalapitki. Kalapita. Wiesz co to jest kalapita? Kiedyś Zagierka się pytali. Gdzie jest ta kalapita? A co to jest? Taka dupa, co się pita. No ja. No, pracują. No, jak pachnie. Muszę zbierać, kurczę, ale jak? Przyczepą chyba mi trzeba było postawić. Bo... Drabinę, strażacy przyjechali. No. No, chyba Andrzej że... Andrzej HDS, strażacy drabiną. Strażacy drabiną z Big Baga będą kłaść, a Andrzej HDS coś ściągnie na dół. No. Tak Bodzio się przeciąga, to 914 tak długo robi, już by był tur, to bym turem mogła. No, na kamieniach się pobijemy. W innym roku nie byłem pobijany. Było. Co roku daj mu czadu, daj mu. Co roku się gra, to nie są twarde ciała. Nic nie dba, nie? O nic nie dba, co ty robisz, nic. To jest taki brój. Pierwsza klasa. No, pompuj. Tylko tego nie dociskaj, to ma samo ciągnąć. Dobra. Jest? Przeszło? Jeden przeszło. To jest awaria siewnika. Taki tytuł będzie? Tak. Gdzie to jest teraz? Tutaj. No i takie awarie się zdarzają. No ja coś kraję. Nawet zobacz, ty musisz to robić, nawet Bodzio nie potrafi. Nie się nie chce. Zobacz, tu jest inny klucz znowu. No ja przyniosłem więcej za. Widzisz? A mówiłeś, że Bodzio się nie. On tam widzisz, przyniósł więcej. Żeby tak dopasować. Każda kalamitka ma inny klucz. No, to jest mega awaria. To jest mega awaria. A popuszczę ją, zobaczymy może. Może pójdzie nas malować. Na popuszczone myślisz? Może ją? No, nie może być. Już za długo było i tam się syfu na kolei nabrało. Pompuj. No, widzisz? Poszło? Ośka jest za blisko kalamitki i... Nie. Tak, bo już kulejki są wyrobione i ośka jest... Nie jest za blisko, tylko jest piachu napchane tam. Albo metalu i... A to jest znowu inny. To jest inny. Ja przyniosłem więcej. Tak to jest. Musisz zobaczyć, czy dobrze robię, bo... Widzicie, jak on tam zagląda, się przechylił się. To sobie nagrabić chcesz, czy to? No i tak mam nagrobione, tak więc, że to wiesz, to jedno nagrobienie. No, no jest, bo jak popuścimy kamikę, to ośka się od razu... No ja wiem, ale jest zapchane tym tam metalem, nie? No, nie idzie. Okay. Tak chłopaki se robią. Ja idę zgrywać materiał dla was. Będzie miała jak pozbiera. Musi do się być. W domu by wylądowało. Do się musi być. Na zaś. To idę Bodzio cię sprawdzić tutaj. No.
Czy już masz zrobione? Nie, jeszcze muszę złożyć. No, bo już jest, wiesz. Zobaczcie, jak Bodzio ma. A stanę z drugiej strony, bo cień mój. Widzicie? Super, nie? Już pomalował nawet. No trzeba, bo było spawane, to jeszcze będę poprawiał, bo za pierwszym razem. I zauważyłam, ale sobie na drzwi powiesił, zobaczcie. No jest ten bolec. No ten zaczep, hak tak zwany, jak to niektórzy mówią, nie? Hak. Jeszcze to złożę i dzisiaj już gotowe na kraj, tyle. Bo nie chciałem skłamać, bo ktoś może powiedział, że nic tam nie zrobiono. A pokażę wam jeszcze, co było. A, pokaż. Ale to tu przyjdę. Tu było takie coś. Tu to było włożone. Nie wiem, żeby mnie nie spadło. Tak? Nie? A pobrudzisz teraz. Bo to zwisało. To nic, to będzie jeszcze raz malowane. I żeby było tak. I wtedy było tutaj wywalone, żeby go trzymało, bo on, żeby nie wisiał, nie? No, bo on by spadł, nie? No takie coś ktoś wymodził, nie mógł odkręcić i no się wcale nie dziwię, bo to jest taka utopia tutaj, no. że szok, nie? Jak ty nie mogłeś tego odkręcić, to... To jest który mój czwarty chyba teraz w historii. Zaczep. Był 28, ten... zrobiony w zeszłym roku. Mm-hmm. Pierw był jeszcze jeden i potem 28 był jeden. Tym czerwonym, nie? Mariuszowym. A ten jest czwarty. Dziś to był prysz, ale mówię, to rozkręcić. Mm-hmm. A nie chciałem, żeby nakrętka była, bo takiej się nie dostanie już, nie? Z tym jęzorem. No zobaczcie, jak Bodzio teraz tutaj zrobił. O! Widzicie to? Tutaj zawleczka już jest położona. Gdzie ty jesteś? Sprzątasz? Tak. Dosz. No. Widzieliście efekt końcowy Bodzia. Bodzio urobiony. Ciepło jest. Ciepło i tak po 19 cały dzień od rana siedzisz, to wiesz. No tego od rana nie robię samego, nie? No nie, ale że tu siedzisz od rana. Może się trochę opalił, czy co? Albo od spawania takie czerwone. No w masce, ale tam gdzie słabo widziałem, bo słońce mnie świeciło w maskę, to bez nie. No i teraz masz. Okolę. Ale oczów nie naświetlę sobie, nie? Ty jesteś jak w solarium teraz. Ale to mało, tam trochę wdnięcia takie, nie? No. Dobra, na razie. Trzymajcie się. Zdrowo i młodo, nie? Ja. No. I tam piszcie w komentarzach, jak tam Bodziowi ten zaczep wyszedł. No on już był, ale bye, nie? Tak wiesz, poprawiony trochę, nowocześniony jakiś taki, porobiony, pospawany. Jest, nie? No. Dobra. Pa, pa, bo Bodzio zmęczony. Bye, muszę pozamykać. I spać. Nie, no umyć się chyba, czy nie? Nie musisz, po co? Ja sobie taki znajomy mówił, ja co dzień rano myję nogi, a pościel brudna jest, jak to może być? Nara.